Święta kojarzą nam się z zapachem pierników, z czasem spędzonym w domu, w gronie rodzinnym, z córeczką, z rodzicami, całą rodziną. Krojeniem sałatki warzywnej. Tak, to co roku. Święta mi się kojarzą przede wszystkim z rodzinną atmosferą i ze spędzaniem ich razem, z możliwością rozmowy z rodziną i z czasem, który wszystkim powinien być przeznaczony dla nas, czyli dla bliskich. Ja jestem bardzo rodzinny, u nas Wigilia to jest najczęściej nawet parę dziesiąt osób, także zależy się od tego, jak się zjeżdżamy i nie wyobrażam sobie Wigilii w ogóle, żeby nie spędzić faktycznie z rodziną, natomiast no tak czy inaczej praca w tle jest i kolejne dni najczęściej spędzam w pracy. Wigilia jest momentem, który najfajniej jest spędzić razem, w domu rodzinnym, wnuki, babcia, cała rodzina razem. Często jest to jedyny moment, gdy mamy okazję spotkać swoich bliskich, często już teraz rozjeżdżamy się po całym świecie i nie oddawajmy babci na święta do szpitala. W mojej rodzinie zawsze było tak, że no, ta osoba starsza to była tak naprawdę najważniejsza, bo nigdy nie było wiadomo, czy te święta nie będą ostatnie z tą osobą. No to było najważniejsze święta tak naprawdę dla tej osoby. Są osoby, którym powinniśmy w tym czasie poświęcić jak najwięcej uwagi, bo czasami nie możemy poświęcić im tak dużo uwagi podczas normalnego życia, ponieważ jesteśmy zabiegani, a święta są takim czasem, który powinniśmy właśnie spędzać razem. To już nosi trochę znamiona przestępstwa, że rodzina celowo chce, żeby pacjent był w złym stanie, bo chcą go zostawić w szpitalu, no więc no z taką rodziną trzeba by było porozmawiać dosyć ostro i przekonać ich, że to, takie praktyki są niedopuszczalne. No mi się wydaje, że tutaj tradycja jest najważniejsza i takie więzi rodzinne. Ja rozumiem, że to może być czasem uciążliwe, że starsi ludzie mają jakieś tam swoje przywary, ale no mimo wszystko myślę, że trzeba się trzymać razem i rodzina jest w życiu najważniejsza, także to jest no chyba najważniejsze, żeby gdzieś tam przełamywać swoje jakieś dyskomforty i starać się tym starszym ludziom też zapewnić odrobinę ciepła i takiej rodzinnej atmosfery w święta. Myślę też, że jakby dużo historii, takich no jakby wiedzy o swoich korzeniach można od dziadków uzyskać. I warto jest te pytania zadać, póki jeszcze można, no bo nadejdzie taki moment, kiedy nawet jeżeli będzie się chciało, to tych pytań już się nie zada. Niestety z perspektywy kolegów internistów cały czas słyszę o tym, że pacjenci są po prostu przywożeni jako niestety zrzuty, to trzeba powiedzieć wprost, do szpitala tylko po to, że rodzina chce spędzić czas w gronie własnym, a nie zająć się osobą chorą. To jest bardzo przykre, bo to no nie wyobrażam sobie tego zrobić w stosunku do swojej rodziny. Zdziwienie, smutek, bo jest to dla mnie nienaturalne. Nieludzkie, żeby najbliższych, zwłaszcza tych starszych, którzy potrzebują ciepła, pozostawiać w tym okresie w szpitalu bez przyczyny. Opieka nad kimś starszym, często bardzo ciężko chorym, jest czymś, taka opieka na co dzień, w domu, jest dla mnie czymś niewyobrażalnie ciężkim, ale nie może usprawiedliwiać oddawania starszej osoby do szpitala. Pomyślmy, że my też kiedyś będziemy potrzebować pomocy. I czy my byśmy chcieli zostać w szpitalu na święta? Ta magia świąt jest magiczna właśnie, więc starajmy się dać tą magię całej swojej rodzinie. Nie wiem, co bym powiedział takiej rodzinie, która przyjeżdża z takim pacjentem. Kurczę, brak słów, naprawdę, bo tak próbuję sobie to wyobrazić w ogóle taką sytuację. Dla mnie to byłoby tak emocjonalne, że naprawdę potrafiłbym chyba tylko zapytać, czy naprawdę to się dzieje rzeczywiście z tego powodu, że ten pacjent wymaga tego, że przyjeżdża do szpitala, bo coś się stało, czy to jednak nie jest powód tego, że po prostu chcą mieć przysłowiowe wolne w święta. Dla nas, dla lekarzy, dla personelu medycznego jesteśmy zawsze przygotowani na ten okres, tak? Zawsze jakieś pokarmy świąteczne są, czujemy ten klimat świąteczny, jeśli tej pracy jest mniej, możemy sobie na to pozwolić, aczkolwiek no, pacjentom na pewno jest smutno, kiedy są sami, nie ma rodziny, nie ma tej choinki, zapachu jedzenia domowego, to na pewno jest spory dyskomfort. Na pewno jest jakiś tam smutek, ale dla nas, dla lekarzy no, jest to normalne, no, ktoś te święta w szpitalu musi być, więc nasze rodziny też to rozumiały i rozumieją, no i te święta tak jakby są troszkę zmieniane wszystkim, żeby dzieci nie odczuły tego, no na pewno nie jest to najulubiony dzień do spędzania go w pracy, no ale no niestety, no, coś niestety, tak jest nasz zawód i musimy się do tego dostosować.
Tak, pamiętam swój pierwszy dyżur święta, bo wydawało mi się, że to będzie raczej taki czas, gdzie no, nie ma pacjentów, bo każdy chce spędzić czas ze swoją rodziną, natomiast okazuje się, że jednak nie do końca dla mnie z tego powodu pacjenci w dużej mierze w okresie świątecznym przychodzą na te dyżury i mamy bardzo duże obłożenie i faktycznie te dyżury są z perspektywy lekarza bardzo trudne. Tak, tak, spędzaliśmy. Ale to my to zawsze tak się staramy, na szczęście zawsze była taka możliwość, żeby chociaż na 2 czy 3 godzinki, żeby się zamienić z innym lekarzem i można było chociaż tam na chwilę do domu skoczyć, więc zazwyczaj jest tak, że mimo wszystko chociaż na chwilę się gdzieś tam w komplecie zjawiamy, ale... Tak. No, jest jakby dla chcącego nic trudnego. Myślę, że to kwestia tylko dobrych relacji w oddziale i no, ja ile razy miałem w Wigilię dyżur, to tyle razy byłem w domu też chociaż na barszczu, także jest to jak najbardziej do zrobienia.